Witamy Was dzisiaj na Nocy Wina w kawiarni Coffee and Wine. Jest to eleganckie wydarzenie, podczas którego dowiemy się o sztuce łączenia win z różnymi potrawami, połączonej z degustacją, prowadzoną przez przewodnika enoturystycznego Wojciecha Giebutę. Dowiedzmy się więcej o tym wydarzeniu. Znajdujemy się właśnie w kawiarni Coffee and Wine. Ze mną jest pan przewodnik enoturystyczny, pan Wojciech. Co mógłby pan powiedzieć na temat dzisiejszego tutaj spotkania, tego całego wydarzenia? No tak, to pierwsze serii. To jest takie miejsce bardzo winiarskie, bo oprócz tego, że mamy tutaj mnóstwo słodkości, z tego przede wszystkim słynie z dobrej kawy i dobrych ciastek Coffee and Wine, no to też oczywiście z wina. No i mamy dzisiaj pierwsze takie inaugurujące spotkanie degustacji win, oczywiście degustacji tematycznych, więc przy okazji wina mamy też smakołyki. Dzisiaj akurat mieliśmy też takie warsztaty, naukę o tym, jak łączyć wino z potrawami, no bo ja uważam, że wino jest po to, żeby go łączyć z jedzeniem, wtedy najlepiej smakuje, najmniej szkodzi, no jest po prostu najlepsze. Tak zapytać pana, które by pan polecił wino dla takiego zwykłego zjadacza chleba tostowego? Tutaj mam na myśli perspektywy zwykłego studenta. Studenckie, tak? No z punktu widzenia studenta, przede wszystkim ja zachęcam do tego, żeby pić wino. Ja wiem, że piwo jest takim studenckim napojem, chociaż coraz częściej właśnie studenci też zaglądają do sklepów z winem. Nie trzeba od razu pić wina za 50, 100 czy 500 zł. Można zacząć od win trochę tańszych, a w Polsce z roku na rok w naszych sklepach, w dyskontach czy w sklepach nawet specjalistycznych mamy coraz więcej win no, na taką studencką kieszeń, a już bardzo dobrej jakości. No i od tych win trzeba zaczynać, także no... Po prostu wina. Najlepiej zaczynać od Nowego Świata, czyli win z Afryki Południowej, Ameryki Południowej, Australii. Tutaj mamy dobry stosunek jakości do ceny. A takie trzy zdania, które mogą zachęcić do picia wina. Wino nie tuczy. Także jak się wypije kilka butelek piwa dziennie, no to potem się ma duży piwny brzuch. Ja wiem, że studenci o tym jeszcze nie myślą, bo to jeszcze przed nimi, ale bardzo szybko ten brzuch się pojawia, więc wino jest zdrowsze. Po dobrym winie mniej boli głowa na drugi dzień. No i też wino jest takim elementem kultury, takim elementem już kultury europejskiej, kultury późniejszej, więc prędzej czy później każdy, kto będzie chciał znaleźć się w towarzystwie, kto będzie chciał pójść do dobrej restauracji, kto będzie chciał zaimponować przed szefem, a może zaszpanować przed dziewczyną czy chłopakiem, będzie musiał sięgnąć po wino. Więc im szybciej sięgniecie po to wino i tego wina się nauczycie, tym lepiej, bo wina się trochę trzeba nauczyć, tak? Jak trzeba się nauczyć jeść oliwki, jak trzeba się nauczyć jeść sery pleśniowe, bo tego nikt na początku nie lubi. Tak samo jest z winem. Trzeba zacząć od takich półwytrawnych, białych, a potem do wytrawnych, czerwonych. Czerwone wytrawne wina są takimi winami najtrudniejszymi do picia na początku, ale jednocześnie dają najwięcej satysfakcji i winiarzowi, i temu, kto to wino potem pije. Czy będzie jeszcze jakaś możliwość uchwycenia tutaj w Krakowie pana? Tak, ja wprawdzie mieszkam w Krakowie, ale jako przewodnik enoturystyczny faktycznie jeżdżę po świecie, bo jako firma Podróże z Winem jesteśmy jedną pierwszą firmą, która zajmuje się turystyką winiarską, także jeżdżę z grupą miłośników wina po całym niemal świecie, natomiast tutaj już w imieniu koleżanki sommelierki zapraszam na 8 grudnia, będziemy mieli tutaj degustacja win z południowych Włoch, także bardzo lubiane przez Polaków wina, dużo ciekawych historii, dużo świetnych smaków, no i włoskie wina, włoskie słońce w grudniu każdemu się przyda, chociaż w kieliszku. Jakie pani wino preferuje? O, proszę pana, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie preferuję jednego wina, czy dwóch.
Dobre wina preferuję, dobre wina. I proszę mi wierzyć, że jak się pije dobre wina, to jest to wielka satysfakcja. I nigdy po tym głowa nie boli, nawet jak się troszeczkę za dużo go wypije, prawda? Dzisiaj były wyłącznie dobre wina, większość z nich znam. Byłam w winiarniach czy winnicach, w których one są produkowane. Właśnie Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Wspaniałe wino niemieckie Anselmann. Nie znam go co prawda z miejsca, gdzie jest produkowane, ale znakomite i polecam. Bardzo dobre wina hiszpańskie. Znam, bo byłam, widziałam, jak proces w ogóle produkcji wygląda. No i co tu jeszcze było takiego dzisiaj? No to też było hiszpańskie. Nie wiem, już nie bardzo kojarzę, bo myśmy tych win troszkę tu wypili, musiałabym sięgnąć do karty. W każdym razie, wszystkie wina, jakie tutaj były, to są wina markowe, bardzo dobre i polecam. A jakiś taki konkretny kraj, który pani sobie upodobała do win? Odkąd pojechałam do tej Australii, Nowej Zelandii, to się zakochałam właśnie w winach nowozelandzkich, właśnie w Sauvignon Blanc. Ja zwykle nie piłam wcześniej win białych, ale Sauvignon Blanc jest winem białym znakomitym i od tej pory zmieniłam zdanie o winach białych, ponieważ preferowałam czerwone. Tak. I czas, z jakim jestem tutaj zaprzyjaźniona z tą firmą Wine Service, spowodował, że już przestałam tylko na wina czerwone się z Francji na przykład kierunkować, tylko właśnie z innych krajów. Znakomite włoskie, znakomite hiszpańskie, no nie mówiąc o winach z Ameryki Południowej na przykład, czy z RPA. Bardzo dobre wina, polecam. A czy z tych warsztatów, bo prawda, tutaj mieliśmy dzisiaj warsztaty łączenia wina z różnymi daniami, wyniosła pani coś? To znaczy, trudno powiedzieć, że wyniosłam, ponieważ ja już pewne te rzeczy znam, prawda, z pewnych praktyk, właśnie z tych wyjazdów, ale na przykład po raz pierwszy dzisiaj jadłam kozi ser. Nigdy wcześniej nie jadłam. I w połączeniu z białym winem. Na przykład, tak. I bardzo pyszna. No pyszna tarta. Pyszna tarta była dzisiaj ta ze szpinakiem i z łososiem. Wspaniała. Także no, młodzi ludzie, zainteresujcie się winami. Nie wódeczka, nie tam jakieś, prawda, mocniej żetrungi, tylko wino. Szlachetny trunek, prawda. Jakie wina pan preferuje? Znaczy ja osobiście czerwone, ale no niestety muszę ustąpić żonie, ponieważ woli białe. Ale to nie o to chodzi, ponieważ z reguły jeśli jem jakieś ciężkie mięsa, jakąś wołowinę, wieprzowinę, to wtedy jemy ciężkie mięsa i pijemy wino czerwone. Natomiast moja żona preferuje owoce morza, więc chcąc nie chcąc, mimo że nie lubię, muszę pić białe wino. To fakt. A wyniósł pan może coś z dzisiejszych tutaj warsztatów, prawda? To były warsztaty łączenia wina z różnymi potrawami, czy... Tak, wie pan, wiedzę wyniosłem, tylko chodzi jeszcze o koszty tego wszystkiego, ponieważ jeśli się robi imprezę na więcej niż dwie osoby, to jakoś to rozkłada, natomiast jeśli to się robi przyjęcie, mówiąc delikatnie, na dwie osoby, czyli taki intymny wieczór we dwie osoby, to jest ekonomicznie zupełnie nieopłacalne, ponieważ no, nie można trzymać wina w nieskończoność, mimo że mamy vacuum pump, czyli taką pompkę, która tam umożliwia przetrzymywanie wina w dłuższym okresie czasu, no jest to nieekonomicznie nieuzasadnione. Ale myślę, przy poziomie życia Polaków i tym, co się w tej chwili obecnie w Polsce dzieje, to raczej należy przyjąć wiedzę i odłożyć to ad acta. Rozumiem. A jak długo trwa pana przygoda z winami? Znaczy, wina piję od dłuższego czasu. No, można powiedzieć od czasu studiów, gdzie preferowałem wina ziemniaków, ale wino ziemniaków, czyli po prostu wódkę. No, bo to było najpopularniejsze wino wtedy. Ale obecnie, biorąc pod uwagę, że już nie mam kondycji do wina ziemniaków, więc preferuję wina po prostu. Czego pan się dzisiaj dowiedział na dzisiejszych warsztatach, prawda? To były warsztaty łączenia wina z różnymi potrawami. Czy użyje pan później tego w swojej kuchni na przykład, w swojej jadalni?
To znaczy, przyszedłem tutaj z absolutną taką tabula rasą i swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami i też swoimi nawykami, ale też człowiek całe życie się uczy, więc trzeba jak najbardziej rozszerzać ten wachlarz swoich potraw i możliwości. Dzisiaj Savignon i wrestling absolutnie skradły moje serce, więc mam nadzieję, że też na... Nie tylko, może niekoniecznie do takiej codziennej kuchni, ale do takiej wyjątkowej okazji, gdzie też to jedzenie będzie czymś wyjątkowym i przyjemnym każdego dnia, to będzie wdrożone jak najbardziej. A z Pana takich najbardziej ulubionych win, jakie Pan preferuje? To znaczy, ja jestem miłośnikiem czerwonego wina akurat, a bardzo lubię też podróżować i sprawdzać też, jak jestem w konkretnych regionach, to też sprawdzać, gdzie one będą najlepiej smakować. Pamiętam akurat podróż do Porto była taka bardzo znamienna. Akurat okoliczności też były bardzo sprzyjające i tam Porto bardzo tam akurat smakowało, więc akurat z tym akurat mam takie wyśmienite wspomnienia. Niestety, ale na dzisiaj kończymy naszą przygodę z degustacją wina połączonej z pysznymi potrawami. Zapraszamy na kolejne podobne wydarzenie w Coffee & Wine, które odbędzie się już 8 grudnia. Dla Radia 1.7 Andrzej Skoczek.